twojej stronie. Dobrze, że moją ciała. Za nami inauguracja roku akademickiego w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Inauguracji towarzyszyły liczne wystąpienia oraz wykład inauguracyjny wygłoszony przez doktora habilitowanego Marcina Dornowskiego. Dzisiejsza uroczystość przede wszystkim była niezwykle okazała. Odbywała się tutaj na hali gimnastycznej, hali Leszka Blanika, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe, które dało nam bardzo duży zastrzyk w rozwój i prac badawczych, i także również rozwoju treningów sportowych, podnoszenia poziomu sportowego. Dzisiejsza uroczystość niezwykle piękna, uroczysta, podsumowująca cały dorobek jego magnificencję rektora z ostatnich 10 lat pracy. Marcin, jakie emocje towarzyszyły Ci podczas odebrania od jego magnificencji tego zaszczytnego wyróżnienia, jakim jest Twoja już habilitacja? Bardzo wielkie. Gdybyście byli z kamerą akurat w trakcie, to byście usłyszeli. Rektor podawał mi dyplom i to z jego ust powinno paść słowo gratuluję, więc ja odebrałem dyplom od rektora i powiedziałem rektora gratuluję. Więc takie emocje właśnie panują w trakcie odbierania dyplomu. Chyba najłatwiejsza rzecz na świecie odebrać dyplom, czyli wyciągnąć rękę i wziąć coś, to coś podaje. No i wyszło, że gratulowałem rektorowi swojego dyplomu. Bywa. Jakie plany na przyszłość? O matko, nie, żyję z dnia na dzień. Plany na przyszłość, czyli jutro przyjdę do pracy. Czego byś życzył naszym przyszłym studentom na ten rok akademicki? O Jezu, optymizmu, radości, uśmiechu, patrzenia pozytywnie w przyszłość, nie oglądania się za siebie, tylko przed siebie. I wtedy będzie chyba wszystko w porządku. Rok akademicki 2019-2020 w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Andrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ogłaszam za otwarty. Nazywam się Piotr Zawadzki, jestem świeżym doktorem. Dzisiaj otrzymałem tą nagrodę w zasadzie mojego życia, o którą walczyłem 6 lat i jestem ogromnie szczęśliwy, że doszło to dzisiaj. Jestem pod dużym wrażeniem, bo jestem absolwentem tej uczelni. Pamiętam, jak pierwszy raz byłem na takim otwarciu i zmieniło się bardzo dużo, bo to było poprzednio na tej starej hali. Dzisiaj mamy nowoczesną, piękną halę. Całe to wydarzenie jest bardzo okraszone sportem, polityką, znanymi osobami, więc tym bardziej czuję zaszczyt z tytułu jakby otrzymania tej nagrody. No bardzo dużo emocje, bo to był właśnie ten dzień, kiedy mogłam odebrać tą słynną tubę doktorską, także jestem bardzo podekscytowana. Cieszę się również, że moi koledzy, koleżanki również mogli dostąpić tego zaszczytu. Cieszę się, bo dyrektor mojej szkoły również został odznaczony, także bardzo, bardzo miłe chwile. No i takie podsumowanie kilku ciężkich lat. I mam nadzieję, jest to fajny prognostyk na przyszłość. Gratulacje, życzę kolejnych sukcesów. Pana życzę, żeby ten medal na igrzyskach był. Dobrego, śledzę te sukcesy. Cieszę się bardzo.